Cześć, tu Kamila, witam Was w kolejnym filmie z moją inspiracją dla sklepu Sklepasja. Dzisiaj zajmiemy się wykonywaniem kartki na chrzest dla dziewczynki, a do wykonania tej kartki użyłam arkuszy z dużego zestawu papierów z kolekcji O Girl Craft O'Clock i grafik do wycięcia z zestawu, grafik też O Girl właśnie dedykowanych do tej kolekcji. Właściwie z tego zestawu wycinałam jedynie kwiatki, listki i motylki, ale jest on bardzo bogaty, także posłuży do ozdabiania wielu, wielu prac. Do ozdobienia tej kartki, do jej wykonania wykorzystałam też kilka wykrojników. Będę je tam też Wam pokazywać w trakcie pracy nad kartką. I przede wszystkim aniołek z I Love Craft. Taka płytka, która nam wycina elementy aniołka do poskładania. Z tego zestawu wykorzystałam te promienie, które tutaj widzicie w tle. I jako tła użyłam też dwóch serwetek z Craft & Design. Jedna jest większa, druga mniejsza. A banerek z napisem wycięłam tym wykrojnikiem z zestawu ramek z Craft & Design. A moja kartka stanowi komplet z dosyć sporym albumem, który będzie prezentem na chrzest. I wykonałam ją w dosyć specyficzny sposób. Zobaczycie to później w tutorialu. Tylko po to, żeby ona mi się ładnie właśnie trzymała w kieszonce tutaj na pierwszej stronie albumu. I wkleiłam tutaj magnesik. Słyszycie, jak on się zapina i odpina. I wtedy wsuwam sobie tę kartkę, także wierzchnia część ta z ozdobami jest na wierzchu. A ten magnes trzyma mi bardzo fajnie tę kartkę wewnątrz tej kieszonki, także ona nie będzie się przesuwać. Album zobaczycie niebawem, będę go Wam też prezentować na moim kanale. A na razie zajmiemy się wykonywaniem tej kartki na chrzest dla Wiktorii. Thank you.
Thank you.